Chciałbym prosić Pana o ustosunkowanie się do słynnego powiedzenia Churchilla, że tak, owszem, demokracja, znaczy nie ma wady, której demokracja by nie miała, ale nikt do tej pory lepszego ustroju nie wymyślił. Po pierwsze, to czy Churchill rzeczywiście wypowiedział to zdanie, to owszem, chodzą takie pogłoski, ale nie ma absolutnie żadnego dowodu, że to powiedział, prawda? Więc to jest tak jak ze słynnymi różnymi powiedzonkami, że tam na przykład Ludwik XIV miał powiedzieć le tasse moi, państwo to ja, a nie ma żadnego dowodu, żeby kiedykolwiek, gdziekolwiek to powiedział. Ale przyjmijmy, że powiedział. Otóż, proszę? Tak się mówi. Tak się mówi, tak. Albo jak to mówią tam Włosi, że to może to jest zmyślone, ale dobrze zmyślone. Tak? No. Bene trovato. Tak? Otóż ja myślę, że ci, którzy przytaczają to powiedzenie Churchilla domniemane, to zapominają o jednej rzeczy tam w tym elemencie, a mianowicie o słówku wymyślone. Tak. Z ustrojów wymyślonych, które, będących projekcją, projekcją jakiejś ideologii, no to jak porównamy z komunizmem, nazizmem i tak dalej, no to demokracja jeszcze może się wydawać całkiem znośna. Ale nie, ustroje lepsze niż demokracja nie zostały przez nikogo wymyślone. Kto wymyślił monarchię? Znacie państwo autora monarchii? Nikt nie wymyślił. Proszę? Raczej się pan myli. Cywilizacja w procesie naturalnego rozwoju od jakichś tam etapów plemienia. No właśnie. Przecież chyba nie twierdził pan, bo to byłoby jawnie kontrfaktyczne, że monarchia spadła z nieba nagle, Chodzi o to, że nie możemy wskazać autora. Jeżeli chodzi o demokrację nowoczesną, możemy powiedzieć. Znaki na niebie i ziemi wskazują, że to też jest wytwór ludzkiej kultury. Nie ma żadnego ustroju naturalnego. Naturalny jest człowiek. I naturalne jest pytanie, ustrój, jak urządzić życie wspólnoty. Natomiast można ją urządzić na wiele różnych sposobów. No oczywiście, że można na wiele, natomiast nie możemy wskazać autora ustroju monarchicznego czy arystokratycznego. To jest tylko rzekoma jej wyższość. Nawet gdyby tak było, że nikt nie w pomroce dzieje. Tak, dlatego, że... Proszę? Znaczy, to jest nonsensowny argument. No. Dlaczego nonsensowny? No z faktu długo czy wieczności wnioskować o lepszość. To nie jest nonsensowny argument, to jest jak najbardziej uzasadniony argument. No, to co trwa długo i w sposób niezakłócony. No tak, no Boże. Ludzie przez tysiąclecia myśleli, że system heliocentryczny jest, znaczy jest geocentryczny. No przykład taki najbardziej. Więc wie pan, z samego parametru długowieczności wnosi się długowieczności i, i dobroczynności tej długowieczności. To nie to bywało z tą dobroczynnością monarchii. Demokracja, przynajmniej nowożytna, jest czymś, czego możemy wskazać autora. Tak? Możemy powiedzieć, to Rousseau wymyślił demokrację. A więc jest produktem spekulującego indywidualnego rozumu. A nie czymś, co kształtuje się, oczywiście byłoby absurdalne mówiąc, że spadło z nieba, ale nie czymś, co kształtuje się jako wynik długotrwałego ludzkiego doświadczenia, które nie ma takiego autora, prawda? Które jest czymś, co w tym sensie właśnie jest naturalne. Samo się jakby rozwijało, ewoluowało, przekształcało, a nie ma, nie jest efektem spekulacji. To, że pan jest pięciopalczasty, ubocznie symetryczny. Ale przepraszam, bo pan ciągle... Albo, że pan jest człowiekiem. Pytanie było... Nie, to pan myśli pojęcie na... Pan profesor uważa, że są lepsze systemy niż demokracja. Pan profesor uważa, że są. Nie, znaczy, no, pytanie było trochę inne. To wynika z tego, jak się rodziły, tylko że... Są lepsze. Nie. Ja w takim razie widzę, że pan przez pojęcie natury rozumie tylko to, co jest natura w sensie fizji, z przyrody. No tak, przynajmniej wynika to z argumentów, które pan podaje. Teraz rozmawiamy, używamy mowy artykułowanej, jest pewnym przejawem naszej natury, ale czy z tego wynika, jaki ustrój mamy od razu sobie zafundować? Tego nie rozumiem.
Chciałbym tak właśnie też i do pana, i do pana z tym Churchillem. Mianowicie ten jak został przedstawiony Arystoteles, to tam rzeczywiście są takie dwa zbiory kryteriów. Jedno to jest ilościowe i ustrój albo oparty o jednostkę, o grupę, albo o wszystkich. A drugie kryterium to prawdę mówiąc, to mnie zaskoczyło, bo wydaje mi się, że nastąpiła pewnego rodzaju podmiana. Tam było dobro wspólne i partykularne. Mhm. Natomiast u Arystotelesa w polityce to jest rzeczywiście dyskutowane przez różnych interpretatorów, ale istotniejsze jest kryterium dobre czy złe. Ponieważ to kryterium jest takie fundamentalne, to Arystoteles powiada jednocześnie, że są też, jest też tych sześć form, a więc jednostkowa jest dobra monarchia, zła tyrania, w przypadku grupy jest dobra arystokracja, zła oligarchia, w przypadku wielu dobra jest demokracja, a zła jest ochlokracja, po czym... Znaczy, ochlokracja to jest nie arystotelesowski termin, on się później pojawił. Występuje w polityce, ale nie chce się o to spierać. Natomiast Arystoteles mówi jeszcze coś jednego, jedno bardzo ważne. Mianowicie on wprowadza też teorię krążenia tych ustrojów, że monarchia przekształca się w tyranię, jest obalana przez arystokrację, arystokracja się degeneruje, jest obalana przez oligarchię, oligarchia jest obalana przez dobry ustrój demokratyczny, a demokracja jest obalana przez złą demokrację, czy ochlokrację, która jest obalona z kolei przez dobrą monarchię. I to jest taka teoria, która była. Z tym, że tu z Arystotelesem jest jeszcze jeden gorszy problem. Mianowicie, jakby tak ująć ten okres, gdy on to formułował, to jeszcze napisał coś bardzo ważnego, mianowicie porównanie 80 różnych systemów, która to praca niestety nie dotarła do naszych czasów. Prawdę mówiąc, nie za bardzo się dziwię, bo ta praca jest bardzo wywrotowa dla każdego systemu, szczególnie jeśli chodzi o to rozumienie dobra i zła. To w systemie, czy to Platona, czy Arystotelesa, to my moglibyśmy dojść, tylko u Platona byśmy doszli do filozofa i do tego, co to jest arete. Natomiast u Arystotelesa z tego, co można wyczytać w polityce, tych kryteriów jest trochę więcej jeszcze. Także tutaj na to pytanie powiedzmy sobie, czy jest coś lepszego od demokracji? Jest dużo form lepszych. Może być monarchia, może być arystokracja, ale to wszystko u Arystotelesa jednocześnie ma jakąś dynamikę. To tak. No, to że kryterium tym rozróżnienia jest dobro i zło, no to oczywiście ma pan rację, tylko że Arystoteles mówi tak, każdy człowiek dąży do jakiegoś dobra. To, że każdy człowiek dąży do jakiegoś dobra, nie znaczy, że to, do czego on dąży, jest rzeczywiście obiektywnie dobre, prawda? Ale on przynajmniej uważa je za dobre. W związku z tym trzeba jakoś to pojęcie dobra, to kryterium dobro-zło jakoś ukonkretnić. I właśnie tym ukonkretnieniem jest wskazanie, czyje dobro, jakie dobro, prawda? Czy jest to dobro tych, którzy rządzą, czy jest to właśnie dobro ogólne, więc to nie jest ze sobą sprzeczne. Natomiast jeśli chodzi o to... Jeśli... Ale gdybyśmy odnosili się z kolei w momencie to wspólne, partykularne, to powiedzmy sobie monarcha nie ma zbytnio obowiązku odnosić się do dobra wspólnego. On musi dbać o dobro wspólne, dlatego, że tutaj jeszcze przeskakuje do tych form wcześniejszych, niemarkowanych jako demokracja. Starożytny Bliski Wschód czy Indie. W Indiach było pojęcie darmy, w Egipcie było pojęcie mat, że władca był zobowiązany do przestrzegania tego, co właśnie określa mat, czyli do trwania w prawdzie, w prawie, w sprawiedliwości i nawet normalny człowiek bardzo prosty, jak świadczy opowiadanie o wymownym wieśniaku, mógł kwestionować zarządzenia jego tam wyżej stojących urzędników, bo miał do tego prawo.
Natomiast władca miał obowiązek służenia sprawiedliwości. Nie chcę tłumaczyć mat jako w sposób jednoznaczny, tak samo darma nie da się przetłumaczyć w sposób jednoznaczny, ale to był obowiązek tych, którzy rządzili, rządzili sprawiedliwie. No tak, nie widzę sprzeczności. No to, że właśnie w tym rozglądzie król tyran, tak? Król jest tym, który troszczy się o dobro wspólne, a tyran o wyłącznie swoje dobro, tak, to właśnie jest u Arystotelesa, Arystotelesa, przepraszam, że nawiążę, bo wydaje mi się, ciekawy byłbym zdanie pana profesora, że u Arystotelesa, o ile ja na kilka razy czytałem politykę, jestem z ukształcenia filozofem, coś tam chyba rozumiem. No to ja odbieram wydźwięk polityki arystotelesowskiej z tego klasycznego tekstu, z historii, którego wywołujemy, że tam jest teza, że nie ma naturalnie dobrych ustrojów. Ustroje są różne. Ustrój jest dobry bądź zły, cnotą bądź wadą obywateli, uczestników wspólnoty. I o ile pamiętam, to zarówno Arystoteles, jak potem wiele wieków później w innym kontekście cywilizacyjnym, Akwinata w XIII wieku, to mówią o regimentum mixtum, tak? Bo przecież Akwinata za Arystotelesem powtórzy, że korupcja optimi pessimi, tak? Zepsucie tego, co najwyższe, jest najgorsze. Więc jedynowładztwo ma swoje zalety, ale jak się przeradza w tyranię, to jest z kolei najgorsze, tak? Więc tak, to oczywiście. Ale to chyba trochę falsyfikuje pańskie przekonanie, że monarchia jest, które pan wyraża w wykładach, bo ja nie słucham pana pierwszy raz, ale pana znam z internetu i z publikacji, wydaje mi się, że pan po prostu popełnia ten błąd, że pan sakralizuje po prostu ancien reżim, mówiąc prosto, po formie monarchicznej. Co do tego prawo, no taki pański gust i smak, pan woli ogórki, a ja pomidory, natomiast to jest tego typu różnica. Co ja rozumiem, przez naturalność ustroju już wyjaśniłem, więc nie ma powodu do tego wracać. Natomiast jeśli chodzi o Arystotelesa, to rzeczywiście tak jest, że to, co jest po stronie ustrojów dobrych najlepsze, to jego zły odpowiednik jest najgorszy, tak? Czyli u Arystotelesa na przykład demokracja jest najmniej złym ustrojem, dlatego z ustrojów złych, prawda? Najgorszym jest tyrania. Ale już na przykład święty Tomasz z Akwinu już to trochę modyfikuje, bo raz w jednym miejscu powtarza to samo, co Arystoteles, ale w drugim, ale w tym samym dziele, czyli w De Regno, mówi o tym, że właśnie najgorsze są jednak rządy demokratyczne, ponieważ tam najbardziej się kumuluje zło, jeżeli jest właśnie wielu tych złych. Trzeba jeszcze jedno zauważyć, że Arystoteles w wielu miejscach sobie zaprzecza. Na przykład w kwestii tego, co jest, kiedy przedstawia te sześć, prawda, typów ustrojów, no to mówi, że najlepsze jest królestwo, prawda, potem arystokracja, a najmniej dobra politeia, ale właściwie w innym miejscu mówi, że najlepsze byłyby rządy, w których rządziliby najlepsi, czyli lepiej, żeby było ich więcej niż jeden, czyli arystokracji. Czyli według w innym miejscu właściwie na najlepszy ustrój wysuwa się arystokracja. A z kolei, kiedy przechodzi do bardziej takiej empirycznej oceny ustrojów, no to mówi, że właściwie połączenie cech ustrojów arystokratycznych czy oligarchicznych z politechnią jest właśnie, że jest najbardziej prawdopodobne do osiągnięcia. Przy czym no, w tym, co pan wspomniał, regimentum mixtum, no ale to już w średniowieczu, no to jednak regimentum mixtum to była monarchia mixta przede wszystkim, prawda? Czyli element monarchiczny, arystokratyczny i przez ludowy, no to rozumiał na przykład święty Tomasz drobne rycerstwo, tak? Ale to był trochę sceptyczny wobec zarzucania Arystotelesowi sprzeczności. To znaczy, można oczywiście znaleźć u Arystotelesa jakieś sprzeczności, ale jeśli chodzi o politykę, no to trzeba jednak pamiętać, że tam jest dużo fragmentów, które nie ocalały.
Także tutaj mamy do czynienia jednak z dziełem niecałkowicie, które do nas dotarło. Także to tak... no, chyba nie było nigdy w ogóle dokończone w takiej formie, że tak powiem, ostatecznej, że to były wykłady. To drugie dzieło, które w ogóle nie dotarło, to tak. Porównanie 80 różnych systemów państw starożytnych, ale to niestety... Czyli nie znamy go, to trudno je dyskutować. To znaczy, no, są jakieś bardzo drobne fragmenty, które tak, znamy, ale to powiedzmy sobie... No, to może na jakiejś konferencji o tematyce dziełach to znaczy, ja rozumiem, że powiedzmy sobie, Arystoteles jednak tutaj był zbyt wywrotowy, jak na istniejące ówczesne państwo. To ja, jeśli mogę zadać pytanie, chciałbym zejść z tego Arystotelesa, bo za dużo się dowiemy o nim. Ja bym chciał spytać o dwie rzeczy, jeśli mogę, dwa naraz. Czy w świetle współczesnej demokracji, czyli tej takiej już, że tak powiem, upadłej i odciętej od korzeni klasycznych, uważa pan, że katolik może być demokratą? To po pierwsze. A po drugie, co pan myśli o systemie rządów stworzonych, wykoncypowanych w Stanach Zjednoczonych przez ojców założycieli, czyli no w sumie mieszanym, tamte hamulce i bodźce, jak to tam się zdało. W sumie on wyglądał przynajmniej na początku no całkiem sensowny i taki próbujący łączyć zalety wielu podejść, prawda? To tyle. No więc jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to tak, no teoretycznie może być, tak? Ponieważ jeżeli wszystkie formy ustrojowe są dopuszczalne, no to nie jest tak, żeby katolik mógł się obawiać, ja mówię nawet w normalnych czasach, a nie dzisiaj, żeby mógł się obawiać, że zostanie ekskomunikowany, bo jest demokratą. No dzisiaj to nie grozi. No dzisiaj to może być nawet kanonizowane tak. Z tego powodu. To odwrotnie. Natomiast, no, jeśli jest, że tak powiem, konsekwentnym demokratą, no to prędzej czy później zetknie się, stanie przed takim dylematem. Co jest ważniejsze? Co ma decydować, tak? Czy może akceptować takie decyzje, takie ustawy, które są w ewidentny sposób sprzeczne z nauką moralną Kościoła, no, prawda? Przegłosują siódme przykazanie. Czyli, no, czyli w takim razie wtedy musi wybrać. Albo jest katolikiem, albo demokratą. No i jeżeli poznamy historię takiego zjawiska jak tak zwana chrześcijańska demokracja, no to pokazujemy, że to jest nieustanna degrengolada polegająca na tym, że właśnie jakby ten pierwiastek chrześcijański w tej demokracji się ciągle kurczy, aż wreszcie zupełnie wyparowuje. Nieraz to jest jasna deklaracja, no jak pierwszy tak zwany niekomunistyczny premier w Polsce, czyli Tadeusz Mazowiecki, tuż tam po objęciu urzędu premiera, no to właśnie gdzieś chyba w Holandii był wtedy, został zapytany właśnie o to, o co pan pyta, to powiedział, w pierwszym rzędzie jestem demokratą, a potem chrześcijaninem. No i sprawa jest jasna, czyli jednak tak, no, czyli jednak zna Boga wyższego, tak, w postaci właśnie Bożka demokracji. A drugi, aha, to chodziło o Stany Zjednoczone. No to jest tak, należy trzeba zauważyć, w tekście Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie ma słowa demokracja, prawda? Sami ojcowie założyciele, no właśnie z wyjątkiem Jeffersona, w ogóle się nie uważali za demokratów i mieli jak najgorsze zdanie o demokracji, zwłaszcza Hamilton czy ten John Adams. Natomiast oczywiście, że to był taki dość, że tak powiem, umiarkowany model republiki, który jednak też miał od początku tę wadę, że nie było w nim władzy suwerennej, prawda, że ten sztuczny podział na trzy odrębne władze, to wedle kryteriów, że tak powiem, tradycyjnych, no to brakuje, jest tułowiem bez głowy, tak, brakuje głowy. Tak, faktycznie to cztery.
bo była jeszcze czwarta władza masonerii, gdzie republikanie no to chciałem... spotykali się na zebraniach masonerii razem. Ta. No to chciałem właśnie to pośrednio dodać za chwilę, ale, ale dokończąc sam ten wątek, to w dodatku ten ustrój stopniowo się coraz bardziej demokratyzował, tak? Więc to widać, że umiarkowana forma nie może się długo utrzymać. No a druga rzecz, no, którą oczywiście każe mi, że tak powiem, zdystansować się wobec tego ustroju tego państwa, no jest to pierwszy w historii świecki porządek, tak? W którym nie ma miejsca na uznanie podległości porządku doczesnego. Proszę? No może dla pana powiem subiektywnie nie jest. No dla mnie jest, proszę pana. Kogo właśnie? Czyli kto, dzięki komu? No dzięki oczywiście tej czwartej władzy, o której pan mówi. Tak, tak. Ale tu jest jeszcze... Ja tylko jeszcze dopowiem, powiedzmy sobie jedną rzecz. Mianowicie oprócz tej masonerii to jest jeszcze, jak wynika z chociażby ze świetnej pracy Soszanny Zubow, ten kapitalizm inwigilacji i to, że coraz większe działy nauki są przekazywane dla instytutów wywiadowczych czy korporacyjnych i w tym przypadku jest to z ewidentną stratą dla dotychczasowego systemu amerykańskiego, ale no to już niestety jest ta wada tego, co się dzieje w obecnej Ameryce. No tak, ale to już późniejsze. Z jednej strony za daleko idąca komunizacja, a z drugiej strony inwigilacja narastająca gwałtownie. Czy ja mogę zadać pytanie? Jest przecież w Stanach. Co jest? Jak się godził czas, tak? Bo mu ufam, więc tego to jest tak, jak jeden z takich właśnie jurystów, że tak powiem, amerykańskich, Eugene Rostow, pisał, to jest taki ceremonialny deizm, prawda, a nie ma to... Przepraszam, chciałam zadać pytanie takie trochę bardziej przyziemne. Ja mam takie wrażenie i chciałam się tutaj jakby zapytać pana profesora, czy nie jest coś takiego nie dzieje się na naszych oczach, że w naszym kościele katolickim demokracja zaczyna w sposób taki pełzający wkraczać, co widzimy na naszych oczach, jak się zmienia obraz i kościoła w Polsce i w ogóle w świecie i co daje takie efekty coraz większe, że jest coraz większy antropocentryzm. No ja mogę tylko potwierdzić, zresztą w tej książeczce cały rozdział poświęca właśnie, że tak powiem, ekspansji tego na Kościół, prawda, tak zwanej demokratyzacji Kościoła, że to jest właśnie dowód tego, że demokracja ma taką naturę, że tak powiem, nowotworową, to znaczy nie tylko atakuje jeden narząd, ale się przerzuca, prawda, na inne, no i niestety przerzuciła się także na Kościół, a najnowszą postacią, no to jest właśnie, kiedy wcześniej mówiło się o tak zwanej kolegialności, prawda, no co było takim zamaskowanym antypapizmem, tak powiedzmy, lekko, a teraz, no to oczywiście synodalność, tak, droga synodalna. I powszechnie ludzie, że tak powiem mówiąc, odrzucają hierarchiczność i z dumą, prawda? Znaczy, co ciekawe, hierarchiczne, i to jest najgorsze, że zasadę hierarchiczności dziś najmocniej odrzucają nie prości ludzie, nie prości wierni, tylko ci, którzy są formalnie na szczycie. To oni ją niszczą. Jednocześnie wprowadzając najbardziej arbitralne, właśnie tyraniczne formy rządzenia na zasadzie, bo taka jest moja wola, prawda? Ale jeszcze można powiedzieć, że jesteśmy jak gdyby obserwatorami żywymi i autentycznymi tego, że ta demokracja wkraczająca do Kościoła coraz bardziej ten Kościół niszczy. To znaczy, no to oczywiste, no bo jak to, no? Kościół z natury nie może być hierarchiczny. Chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku, co in Gottfried Rast. Ja myślę, że jednak to z Ameryką to nie jest tak, że to jest tylko taka etykietka celebrycka.
że Ameryka pod tym względem ewidentnie się dzieli. Znaczy jest, Amerykanie uchodzą za jeden z bardziej pobożnych narodów. Oni rzeczywiście bardzo dużo wagi przywiązują do religii, natomiast ewidentnie zdemoralizowana jest elita i to w coraz większym stopniu. Począwszy od elit akademickich, natomiast normalni ludzie, to oni rzeczywiście biorą udział w tym życiu religijnym bardzo intensywnie. I to jest, powiedzmy sobie, ta podstawa tej demokracji amerykańskiej, która się opiera na niezależnej klasie średniej, religijnej. Natomiast w Polsce problem jest taki, że my opieramy się o katolicyzm, tylko my nie mamy niezależnej klasy średniej. Ją po prostu zniszczyli okupanci. Okupanci, a czasami też i po 1989 roku też były te procesy bardzo destrukcyjne. No tak, no jest to pewien paradoks, że to jest rzeczywiście religijne społeczeństwo, no choć podzielone na no nieprawdopodobną ilość rozmaitych tam denominacji w bezreligijnym państwie, tak? Więc to powoduje, że rzeczywiście jest taki trochę nacisk oddolny, w związku z tym każdy, nawet najbardziej, że tak powiem, progresistowski prezydent, to oczywiście żaden z nich na przykład nie przyznałby się, że jest ateistą, albo nawet gdyby był, albo nawet deistą i ma, odwołuje się, używa imienia Bożego w przemówieniach rozmaitych i tak dalej. No, ale to nie zmienia tego, że to jest państwo właśnie bezreligijne jako takie. No, tam oczywiście było dodatkową motywacją to, że ponieważ, że chodziło o to, żeby żaden z odłamów protestantyzmu nie zdobył przewagi nad innymi, tak? Ale w związku z tym właśnie, tu jeszcze raz do Rostoła się odwołam, w Ameryce no, istnieje coś, co można by nazwać takim uogólnionym chrześcijaństwem, tak? W którym formułuje się tak pewne wypowiedzi właśnie takie publiczne, z których nie może w sposób jasny wynikać, do jakiej konkretnej wspólnoty religijnej należy właśnie prezydent czy tam no, inny polityk. Ale to się bardzo szybko identyfikuje. To w Ameryce pod tym względem. Tak, ale to, że ludzie wiedzą, ale chodzi o to, że on nie może ujawnić tego, tak? Znaczy nie może. Nie powinien, powiedzmy sobie, tak jak dzieje w Polsce. No, publicznie się z tym odnosić. Można tutaj też nawiązać do tego, co pani powiedziała. Egalitarystycznej do kościoła katolickiego. To jest przerażające, bo pytanie, czy pan profesor jakieś takie widział etapy tego, czyli jakieś kamienie milowe na drodze przejrzenia idei demokratycznych i egalitarystycznych do kościoła katolickiego. Tak, no. To się oczywiście zaczęło po rewolucji francuskiej, tak? I to przede wszystkim wówczas w środowisku tak zwanych katolików liberalnych, prawda? A więc no, skupionych wokół choćby no, wszystkim we Francji księdza de la Mene, prawda? Jego pisma L'Avenir. Tam właściwie u Lamennego pojawiła się jako pierwsza, że tak powiem, taka diada Bóg-lud, tak? Że to sojusz religii z ludem przeciwko elitom. Później ją także na gruncie włoskim reprezentował no, jeden z czołowych przywódców Risorgimenta, czyli Giuseppe Mazzini. To właśnie przybierało w ogóle taką postać takiej właściwie idolatrii właśnie religijnej, tak, w której, czy takiej dziwacznej ludowej teokracji, powiedzmy. Tylko te wszystkie tendencje w XIX wieku były przez kościół nauczający bezwzględnie potępiane. No, w szczególności jeszcze na początku XX wieku
no to było to potępienie przez Piusa X grupy Sillon, czyli Bruzda we Francji, którą, zresztą akurat o tym też tam wspominam, Marksa nie, był jej przywódcą i jest w encyklice Not Charge Apostolik. Pius X potępił tę grupę i zresztą wyraźnie zaznaczam, że nie potępiam za to, że mają przekonania demokratyczne, no bo one są dozwolone w tym znaczeniu, jak mówiliśmy, ale z tego właśnie, że z demokracji czynią przedmiot kultu, prawda, że właśnie uprawiają tę demokratyczną idolatrię i uważając, że spełnieniem Ewangelii jest demokratyczna republika, prawda? Więc to zostało potępione. No a potem, no to ja myślę, że no przez cały właśnie wiek XX, no może to było trochę zahamowane w tym czasie, kiedy jeszcze silne były takie, powiedzmy, autorytarno-katolickie ruchy, a nawet no, państwa jak Hiszpania. Ale właśnie zwłaszcza już po II wojnie światowej, no to przenikanie tych elementów demokratycznych do kościoła, już do struktur hierarchicznych także, no to trudno tu nawet wskazać jakiś jeden tam wyraźny, znaczący moment, to jest po prostu ciągłe przybieranie tej fali demokratyzacyjnej, czy to w wersji bardziej, powiedzmy, takiej umiarkowanej, liberalnej, czy to już takiej, która właściwie, no to głównie w Ameryce Łacińskiej właśnie teologia wyzwolenia tak zwana, no to już takiej marksistowskiej, komunizującej, więc no to jest proces, który nieustannie trwał, także poza tym no, Kościół, aczkolwiek jest, można by powiedzieć, jakby z istoty swojej ponadczasowy, choć w czasie, prawda? No, też w tym wymiarze takim socjologicznym też się jakoś przystosowuje, czy podlega nieuchronnie wpływom otaczającego świata. Jeżeli w tym otaczającym świecie demokracja jest bezalternatywną formą, a nawet właśnie religią. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że po końcu księża skąd się biorą? No są, jak to się mawiało, z ludu wzięci, tak? To są ludzie, którzy od dzieciństwa przechodzili proces indoktrynacji szkolnej i innej, gdzie im wbijano do głów, że demokracja jest najlepsza, a wszystko inne jest gorsze albo w ogóle złe. No to potem mamy taką sytuację, ja sam pamiętam jeszcze kiedy, że tak powiem, nie miałem możliwości chodzenia na inną mszę niż na Novus Ordo, kazania księży, którzy mówili na przykład właśnie przy okazji Święta Trzech Króli, żeby jeszcze lepiej przypominać sobie takie kazanie, w którym właśnie kaznodzieja mówi, no my na szczęście nie mamy już żadnych królów, prawda, mamy teraz demokrację i tak dalej. No to się rzeczywiście płakać chce, jak się to słyszy. Jeszcze takie jedno właśnie dwa krótkie pytania. Kiedy w Polsce mieliśmy demokrację, a drugie pytanie, jaki jest optymalny ustrój dla Polski zdaniem pana profesora? To znaczy, no mamy ją niby cały czas od 89 roku. Ja nie pytam się na niby. No ale problem polega na tym, że ci, którzy mówią właśnie z pozycji demokratycznych, że nie ma prawdziwej demokracji, nie rozumieją jednego, że prawdziwej demokracji nie ma i być nie może. Że to jest, że to jako ten czysty model jest absolutną chimerą, prawda? I ziścić się nie może, więc ja dlatego nie kwestionuję. Moim zdaniem to jest też termin bardzo nieszczęśliwy, bo nie było żadnej demokracji szlacheckiej, tylko by właśnie Polska, tu, tak jak pan wspomniał, była przykładem regimento mixtum, prawda? Czyli właśnie ustrojów, który był pierwiastek monarszy, arystokratyczny i demokratyczny, oczywiście w obrębie
w obrębie szlachty. Więc na przykład... Ale o podatkach decydowała od pewnego momentu już szlachta. No dobrze, no ale nie było tak, żeby pełnia władzy należała do, żeby można było całokształt ustroju Rzeczpospolitej określić jako demokrację szlachecką. To jest pierwiastek, element, a nie całość. Właściwie przez, tak naprawdę zresztą przez większość, zwłaszcza w, no, im bliżej końca, to w epoce saskiej wszystko mamy raczej oligarchię magnacką niż demokrację szlachecką, czyli ten element bardziej dominuje. Jak pan powiedział przed chwilą, że nie ma czystej demokracji, jak pan się odniósł, to na pewno znany pan jako profesora politologii, koncepcji Habermasa, teoria działania komunikacyjnego. I oczywiście to jest ten model i sam Habermas, no właśnie, sam na tyle przytomny, żeby wiedzieć, że to jest model, ale jednak ten model wydaje się jest spójny. To miałbym pierwsze pytanie. Drugie pytanie, a jak pan ocenia Centesimus Annus Jana Pawła II? No pan jest katolikiem, więc ja nie jestem akurat, więc to pan obowiązuje ten autorytet, ja patrzę to z boku, ale wydaje mi się, że tam są bardzo ciekawe prodemokratyczne argumenty, chociaż nie wydaje mi się, żeby tam była idolatria Centesimus Annus. I miałbym jeszcze takie pytanie, czy, no trochę powiedzmy, ale na zasadzie pozytywnej prowokacji akademickiej, czy nie wydaje się panu, że jako konserwatywny, jak kompleksowy, to jest integralny katolik, właściwie powinien pan wprost zadeklarować, że jest pan zwolennikiem teokracji, bo jeżeli pan chce być konsekwentny, to wprost, nie dwuznacznie, tylko jednoznacznie wynika z pańskiego światopoglądu religijno-metafizycznego, że jedyny ustrój, który powinien, mówiąc kolokwialnie, panu smakować, to właściwie pełna taka z dokręceniem śruby teokracji. Absolutnie nie. Ja prawdopodobnie nie miałbym wiele do powiedzenia. Absolutnie nie, ponieważ... Proszę rozwiać moje obawy. Ponieważ ja przez teokrację rozumiem rządy... Rządy duchownych, rządu klerów, teokracja. Znaczy, teokracja w ogóle dosłownie jest niemożliwa, ponieważ Bóg nie rządzi bezpośrednio na ziemi. Teokracja może być tylko hierokracją, czyli tylko rządami warstwy kapłańskiej. Ja stoję całkowicie na gruncie klasycznej gelazjańskiej teorii dwóch mieczy. Czyli jest miecz władzy duchowej i miecz władzy świeckiej, czy może raczej lepiej politycznej, i pomiędzy nie może być ani rozdziału, ani pomieszania, jak właśnie mówi Gelazy, pomiędzy tymi dwiema funkcjami, więc absolutnie nie. Ja na przykład uważam, że taki okres pewnego papocezaryzmu w Kościele w XIII wieku był wypaczeniem takim samym jak Cezaropapis, powiedzmy typu bizantyjskiego, żeby rzecz... W tym zakresie, w jakim może to dotyczyć wizji politycznej, choć wcale to tam nie jest jasne, tak, to tam właściwie, bo nie mogę odrzucić jako takiej, bo to jest konstrukcja dogmatyczna, a więc to, co jest jej istotą, to znaczy, że nie, do zbawienia konieczne jest także posłuszeństwo papieżowi, no to absolutnie nie odrzucam. Żeby, że tak powiem, rzecz ująć najbardziej lapidarnie. Dla mnie to, co jest najpoprawniejszym modelem, to jest to, co na przykład taki właśnie tradycjonalista hiszpański Vázquez de Mella pisał, że pomiędzy państwem a kościołem powinna istnieć unia duchowa i moralna, ale rozłączność administracyjna i ekonomiczna. I zaraz, jakie były drugie? Jeszcze pytałem o teorię działania komunikacyjnego i o centyzmie. No tak, ale to jest czysto akademicka, że tak powiem, teoria, która no, nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość. No, tak? Społeczeństwo, którymi wszyscy mają deliberować, prawda? I wszystkie głosy mają być wysłuchane, ale tak naprawdę okazuje się, że nie wszystkie mogą być wysłuchane, czego dowodem choćby spór Habermasa z Noltem, prawda? Przede wszystkim New School of Social Research, to ma być wysłuchane. Tak. Jeszcze pytam argumenty za demokracją. Znaczy wydaje mi się, że on to nie sakralizuje. Ja na pewno drugiego nie zależy. Jeden z nich. Znaczy ja też myślę, że. Że wymienialność władzy, tak? To jest jakiś argument. Tak? I partycypacja w tym procesie szerokich mas ludności. No,
jest tam pewna, że nazwijmy to językiem kościelnym, opcja preferencyjna, znaczy demokracja, ale nie bezwzględna. Natomiast jednak, chociaż to nie należy do nauczania ta książka, ale... Nie, ja przepraszam, proszę mi dać dokończyć. Oczywiście, że encyklika należy do nauczania, ale jest książka Jana Pawła II, która nie należy do nauczania, bo jest jakby prywatną książką, czyli Pamięć i tożsamość. I to jest książka, w której po raz pierwszy od może Leona XIII jakiś papież przywołał właśnie tę klasyczną, tą mistyczną koncepcję, w której właśnie tam mówi, że nie można demokracji absolutyzować, ponieważ uprawnione są także inne formy właśnie, jak monarchia i arystokracja. Mówię, niestety ta książka nie należy do nauczania, ale ją cenię, no, pod tym względem mi się utożsamia. Ale ja pytałem bardziej o centezję Muzany, co ile sobie teraz przypominam, pewnie nie zaglądałem do tego tekstu. No ja też. Można to potraktować jako mocny argument, na przykład dla katolika wewnątrzkościelną, w ramach wewnątrzkościelnej debaty, że to nie jest tak, że demokracja, jeżeli ja dobrze rozumiem intencje pańskiej dzisiejszej wypowiedzi, to tylko można taką cesję zrobić, no, ewentualnie jako metoda sprawowania władzy i to prawdopodobnie w sprawach drugorzędnych, no na pewno niemoralnych i tak dalej. Wydaje mi się, że Jan Paweł II w tej encyklice wziął co najmniej o krok dalej, że jest pewna forma demokracji, która nie jest idolatrią w stosunku do niej, która jak najbardziej jest do zaakceptowania. Oczywiście z wykluczeniem porządku moralnego. Ja nie sugeruję, że papież tam wypracowuje teorię, w której twierdzi, że można przegłosowywać normy moralne. Nie, to jest jasne, ostatecznie jest to papież, a nie Habermas, ale jednak wydaje mi się, że... To zarzut czy pochwała? Powiedzmy, że konstatacja. Stwierdzająca różnicę. Nieredukowalną. Natomiast wracając do centezji Muzanus, no to wydaje mi się, że ten dokument może być jednak podnoszony przez liberalne środowiska w ramach Kościoła katolickiego, które z jednej strony chcą uhonorować jakby ten porządek moralno-doktrynalny, a z drugiej strony, no, że jest jednak jakaś daleko posunięta słuszna autonomia porządku. No, zgadzam się, że mogą tak argumentować. No. Dlatego pytam, czy pan by się zgodził, że to jest jakby problem dla pana jako... No jest, to jest. Bo jednak napisał ten cykl. I to jest dla pana za... No, tak samo jak oczywiście problemem było dla mnie to, że autor takich wspaniałych encyklik jak Immortale Dei, Leon XIII, że popełnił takie głupstwo jak Homilie de Sollicitud, czyli encyklikę, w której, no właśnie to nie była chyba encyklika, tylko alokucja, w której no, wezwał katolików francuskich do tego, żeby zdradzili króla i uznali republikę, tak? No. Można by było, to tutaj chciałbym na samym początku tak technicznie zaprosić państwa do pobrania ulotek w związku monarchiczno-reakcyjnego. Widniejemy tutaj z tyłu wśród patronów medialnych, to właśnie więc monarchia jest na tyle dzisiaj, wydaje się niedorzeczna, to zapraszamy do śledzenia mediów. My tutaj próbujemy właśnie jakoś to uspółcześniać, czy właśnie na ten temat merytorycznie się wypowiadać, czy bronić tej idei. A do pana profesora miałbym pytanie, no bo dzisiaj bardzo często jakaś jest dyskusja na temat demokracji i właśnie w przypadku rozmowy z jakimś takim wyznawcą właśnie, no tak by już go należało nazwać, ustroju demokratycznego, jest bardzo duży problem, żeby jakoś naruszyć ten fundament demokratyczny. No na przykład podając, że Jezus został no, zabity właśnie w wyniku głosowania demokratycznego, zawsze się można powiedzieć, że to jest nie do pomyślenia we współczesnym systemie, no bo już się to traktuje jako taki cały system, że trójpodział władzy, no całe, że to jest takie całość to jest w jakiś sposób obudowana i czy jakoś przy jakiejś może rozmowie właśnie akademickiej pan profesor naruszył właśnie fundamenty jakiegoś takiego światopoglądu demoliberalnego i czy byłby pan w stanie powiedzieć właśnie? Znaczy, czy ja naruszyłem? Tak, czy ma pan jakieś jakiegoś demoliberała nawrócił? Jak uderzyć w fundamenty? Czy jakoś naruszył, czy właśnie wprowadził pan błąd? No nie wiem, może kogoś, tak. Że tak powiem, wyprowadziłem z błędu demokratycznego, ale...
Ale nie wiem. Ja przepraszam, ale chyba już musimy... Tak, jeszcze jedno pytanie i będziemy już tylko podpisy. I potem... Czy jest jeszcze jakieś pytanie, czy nie ma? Co przewiduje pan dalej po demokracji? Monarchię sakralną. No, to zależy, czy ma być dobrze, czy źle, więc albo okaże się, że katechon ustąpił, no i wtedy jedyny ratunek w paruzji, a może jednak da się odbudować lepszy ustrój. No. Arystoteles, o którym tyle mówiliśmy, też właśnie mówiąc o tym, że królestwo jest najlepsze, mówi, no ale dzisiaj trochę przestarzałe, tak, bo nigdzie nie ma. No, a nie zauważył, że jego uczeń właśnie odnowił monarchię, więc to... Dziękujemy.